Przerwa meczu Anwilu Włocławek z Polonią Azbut Warszawa. Obok mnie jest poseł Marek Wojtkowski. Jak długo potrwa taka seria zwycięska Anwilu? No, szanowni państwo, oby jak najdłużej. Na razie Anwil gra na piątkę. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu będziemy mogli wystawić ocenę celującą 6. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo niestety schody zaczną się dopiero, bo przyjadą do Włocławka i my wyjeżdżamy do lepszych drużyn. Teraz rzeczywiście mieliśmy bardzo dobry układ tabeli, był czas na zgrywanie się drużyny. Jak będzie dalej, to zobaczymy. Ale ja jestem optymistą i cały czas twardo obstawiam oczywiście podium. Teraz temat trochę poważniejszy, mówimy o tym często, bo o tym nie sposób nie mówić, a więc kwestia finansowania, kwestia zakładów azotowych. Pańskim zdaniem, jak to może wyglądać? Czy coś grozi tej naszej wspaniałej włocławskiej koszykówce? Czy tak naprawdę to są tylko jakieś historie niepotrzebnie wymyślane i pompowany balon przez media? Czy coś jest na rzeczy? Szanowni państwo, w ogóle sponsoring w Polsce w tej chwili musi przejść duże przemodelowanie. I również mam nadzieję, że nie będzie to w sposób drastyczny dotyczyło Anwilu. W tej chwili widać taką tendencję w Polsce, że kluby po prostu muszą dywersyfikować źródła finansowania swojej działalności. Niestety koszykówka w Polsce w dużej mierze opiera się na finansowaniu przez jednego partnera strategicznego. Myślę, że należało będzie zmienić tą sytuację. Kluby będą musiały przeformatować swoją politykę i pewnie dotyczyło będzie to Anwilu. Po prostu trzeba szukać innej inżynierii finansowej. Po prostu finansowania przez kilku sponsorów. Na razie Anwil jest tym głównym sponsorem. Z tego, co mi wiadomo, do końca 2010 roku nie ma żadnego zagrożenia, ale jak będzie dalej, trudno powiedzieć. No przecież wiemy doskonale, że Orlen prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami. A ile znaczy Anwil dla Włocławka, no nie muszę państwu mówić, bo we Włocławku koszykówka, tak jak powiedział mój przyjaciel Person, kojarzy się jednoznacznie z Anwilem, a z kolei Anwil w całej Polsce kojarzy się właśnie z koszykówką. Myślę, że bosowie, prezesi Anwilu będą o tym pamiętać, że jednak jest to doskonała reklama, że zyskuje na tym również działalność komercyjna zakładu i zbyt pochopnie nie wycofają się z tej działalności. Do 2010 roku na pewno jest spokój. Myślę, że w tej chwili już pewnie rozpoczną się rozmowy co do dalszego finansowania. Ja jestem optymistą.